uwięziona w samochodzie. Właśnie. Jedna osoba jest uwięziona w samochodzie z zachowanymi funkcjami życiowymi, czyli ma zachowane krążenie i ośle. Przytomna, druga jest nieprzytomna. Czynności, jakie tu będą wykonywać strażacy, przede wszystkim chodzi o bezpieczeństwo ratowanych, bezpieczeństwo własne. Widzimy, że każdy strażak jest odpowiednio ubrany, zabezpieczony, specjalne ubranie, specjalne buty, rękawice. Bezpieczeństwo ratowanych. Dbamy o odcinek szyjny, odcinek kręgosłupa szyjnego poprzez założenie kołnierzy ortopedycznych, zarówno jednego, drugiego poszkodowanego. Stabilizacja odcinka szyjnego z tyłu przez ratowników rękami. Bardzo dobrze, sprzęt przygotowany, przygotowana deska, nosze typu deska, czyli ortopedyczna. Będzie poszkodowany pasażer, który jest w tej chwili wyciągany. Pięknie, zawsze spytamy komend głowy, bardzo dobrze, wszystko zostało wykonane. W procedurach medycznych teraz należało podać sen, okryć poziom życia tego poszkodowanego, zaopatrzyć ramy i przekazać zespołowi ZRM. Drugi poszkodowany, sytuacja symulowana wygląda następująco. Żeby nie mogę zostać samochodu, będziemy tutaj używali sprzętu hydraulicznego. Będziemy odważać drzwi, odcinać dach. W tej chwili, że właśnie jest sprawiany sprzęt hydrauliczny. Lukas, nożyce, rozpierasz. Drugi zestaw PSPR-1 jest przygotowywany. Nosze. Szyny, deska, wykonywanie dostępu do poszkodowanego. Tak jak mówiłem wcześniej, będzie poprzez odgięcie do tyłu dachu. Taka technika ratownictwa. W tym celu należy pozbyć się przedniej szyby. Raz, dwa, trzy. Poszkodowany zostaje zabezpieczony kocem, żeby jakieś odłamki szkła nie uszkodziły go jeszcze bardziej, niż nie wzmożyły go obrażeń. Widzimy, tu mamy szybę na uszczelce w tym samochodzie, więc nie było konieczności używania specjalistycznego sprzętu elektrycznych, łożręcznych pił do wycinania szyb. Można ją było usunąć tak. Szybę wrzucamy pod samochód, wrzucamy szybę pod samochód, żeby ratownikom nie przeszkadzała. I teraz nastąpi Trzeba się szybko zbudować na taką, aby jakaś
platforma robi tutaj na to podstawę, mamy cały dostęp do poszkodowanego, jak nam tylko wygodnie możemy go podjąć. Przechodzimy do drugiego poszkodowanego, który tutaj ładnie został zaopatrzony. Te wszystkie obrażenia, złamana noga prawa, unieruchomione dwa sąsiednie stawy, szyna dopasowana na nodze zdrowej. Tak samo widzę pojawiające obrażenia na rękach, zastabilizowane pięknie na desce, obmeny. Wszystko elegancko, możemy go przykryć folią życia. Tlenu nie będziemy dawać, ale w procedurze jeszcze jest zawarty, trzeba przeprowadzić tenoterapię. Cały czas ratownicy kontakt mają z osobą poszkodowaną. Przetransportowujemy je w bezpieczne miejsce. Oględziny, przekazanie i możemy kończyć akcję ratowniczą.